Podzieliłam to na dwie części i w przyszłą niedzielę zrobimy drugą część, bo to jest za dużo informacji. Chcę, żebyście tą część, którą dzisiaj będę mówiła, przetrawili, wzięli poważnie. Bo to, co dzisiaj Grzesiu, gdzie Grzesiu nie wiedział, o czym ja będę mówić, to, co Grzegorz dzisiaj mówi o tych wojowniczych Spartanach, którzy nie mieli strachu, korekta leciutka, strach jest normalnym, fizjologicznym odruchem. Jakbyśmy nie mieli strachu, to byśmy rękę do ognia włożyli, skoczylibyśmy z trzeciego piętra. Nie mieli lęku, lęk. Ale już marzyła, naprawdę było tak, że nie mieli strachu, bo oni tak oddawali życie. Szli tam, oni powiedzieli, skok, skaczą, jakoś to. No, ale ja tutaj, my tak nie będziemy robić, my aż tak nie musimy, nie żyjemy w wsparcie, tylko ja mówię o czym. Strach jest normalny, bo nas informuje o pewnej rzeczy, a lęk, to już do tego przychodzą demony, wiecie o tym, lęk to już jest coś niewłaściwego. I zobaczcie, adekwatną do lęku, i dlaczego tak jest, że zobaczcie, życie wierzącego nie polega przez całe życie, które on ma, na wyganianiu demonów. No nie polega na tym życie wierzącego. I nie ma, dzisiaj chcę porozmawiać z wami, powiedzieć wam, czym jest stres. Czym jest w ogóle stres? I nie ma demona stresu. Nie ma demona stresu. Ale do zestresowanego chrześcijanina przychodzi masę demonów. Do zestresowanego chrześcijanina przychodzi masę demonów. I teraz, jeżeli mówimy, bo poruszany strach jest czymś normalnym, ale lęk przeszkadza w życiu i wszelkie fobie mają pochodne lęku. W ogóle dużo, a fobii jest, wiecie, raz taki program był, to fobii to jest w tysiącach, wiecie, że w tysiącach jest fobii, no ale całą podwaliną, fundamentem wszelakich fobii jest lęk. I podobnie jest właśnie ze, jak i strach, tak i jest ze stresem. Stres, co jest stres? Stres to reakcja przystosowawcza pomiędzy możliwościami człowieka a wymaganiem sytuacji. Teraz coś, stres. Stres jest też normalnym, fizjologicznym odruchem. Nie ma tak, że nie ma stresu. Każdy z nas ma to, bo to jest tak samo podobnie jak ze strachem. I ty, to jest przystosowawcze, ty masz iść do nowej pracy. Masz się spotkać z nowym człowiekiem. Masz porozmawiać w sprawie swojego biznesu z kimś nowym. Podnosi się u ciebie normalne, żebyś, komunikuje ci to, żebyś ty co? Uruchomił teraz. Możliwości, jakie masz na tą sytuację. Mądrość, żebyś uruchomił. My, Boży ludzie, wiemy, co jeszcze mamy. Wiarę przede wszystkim uruchomić. I wiecie, że człowiek w życiu zderza się z milionami takich sytuacji. Kiedy właśnie następuje ten impuls stresu? Kiedy następuje nowa sytuacja, jest reakcja na nowe, jest reakcją stresogenną. I teraz to, co powiedziałam, to jest, jakby wam tu powiedzieć, w granicach normy i bezpieczeństwa. Ten stres, taki, gdy jest na tym poziomie, ty to uruchamiasz, żeby tą sytuację stresującą przejść normalnie. Ale kiedy następuje problem? Wtedy, gdy czas... Wtedy, gdy czas to przerasta, im większa jest rzecz przed tobą, tym większy jest napór stresu. I gdy ty to kumulujesz, to wtedy już jest problem. Co się dzieje z człowiekiem, gdy się stresuje? To, co powiedziałam, jest to fizjologiczne. Podnosi się tak zwany płyn komórkowy, kortyzol. To jest... Tak Bóg nas stworzył. Kortyzol mamy, normalny. Tak jak mamy hormon
nie wiem, testosteron, jakieś tam inne, teraz mi do głowy nie przychodzą. Płyn komórkowy, jest to ta reakcja, ten impuls, płyn komórkowy się podnosi. I to jest faza normalna. Ale gdy już nie potrafisz wyeliminować tego płynu, tego kortyzolu, nie potrafisz wyeliminować, poddajesz się temu, to wiecie, co robi to? To jest płyn komórkowy. Niszczy twoją komórkę. Więc zobaczcie, to, co miało pobudzić cię do prawidłowej reakcji, nie zostanie doprowadzone do prawidłowego poziomu, to wtedy następuje ten stres. Kochani, macie nieraz, jak się jesteście i odczuwacie takie ulga. Ty wiesz, że jesteś zestresowany, bo wiesz, jak się czujesz, jak nie jesteś zestresowany. I nikt tu obecny nie może powiedzieć, ale ja się nie stresuję. To byś musiał nie być człowiekiem. Musiałbyś być aniołem. Anioł nie ma czegoś takiego. To jest fizjologia. Tylko, kochani, nie możemy tego pułapu zostawiać. Tego podniesionego kortyzolu. Może sobie pomyśleć, co tu ta Marzena dzisiaj z jakąś medycyną, biologią wyjeżdża czy coś. Ale posłuchajcie dalej. To się nazywa mądrość Boża. Ale ty masz wolną wolę, czy weźmiesz narzędzia, żeby zniwelować to. Ale diabeł to tylko czeka. Żebyś ty nie wziął tych narzędzi. Bo wtedy, i on wszystko robi, żebyś nie wziął też tych narzędzi. Bo, kochani, człowiek zestresowany, chrześcijanin, to jest wyeliminowany człowiek. To jest wyeliminowany, jest gotowym materiałem obróbczym dla diabełka. I może diabeł nim manipulować. Diabeł z człowiekiem zestresowanym robi co chce. Taka jest prawda. Dlatego takie to jest ważne. Dlatego to jest takie ważne, kochani. I są, zobaczcie, są trzy fazy stresu. Pierwszy jest alarm. Ten właśnie reakcja, ta zdrowa, co wam tłumaczyła. To jest ta dobra reakcja. Stajesz przed problemem, w tobie się wzbudza potrzeba reakcji i na przykład, zobaczcie, wchodzisz w służbę, jesteś namaszczony, masz dary duchowe i przychodzi, to jest nowa sytuacja, wchodzisz w służbę. Jest wiele stresogennych sytuacji w tym momencie, musisz wyjść naprzeciw, mówić publicznie. I teraz zaraz, co ty teraz w to robisz? Wycofujesz się? Czy wiesz, kim jesteś w Chrystusie? Wiesz, jaka jest twoja tożsamość? To są twoje narzędzia. I jak się wycofasz, to robisz krok do tyłu, bo stres cię załatwił. Kortyzol się podniósł, został, nie wziąłeś narzędzi, nie wyeliminowałeś i się co zrobiłeś? Wycofałeś. I cóż, że jesteś namaszczony? I cóż, że masz dary duchowe? I cóż, że od zarania, gdy byłeś w lędźwiach matki, Bóg dał ci powołanie? Jak ty z tego nie skorzystasz? Bo cię stres załatwi. Takie to jest ważne. Takie to jest ważne. Bo ty powiesz, nie czas, nie pora, przecież nie przyznasz się, że za przeproszeniem wszystko ci się aż gotuje. Bo to jest normalne. Wychodziliśmy pierwszy raz na ulicę. Każdy to wie. Co w tobie było? I jest do tej pory. Bo to jest normalna reakcja. Ale co ty robisz? Kroki wiary. Bierzesz narzędzia. I co masz? Masz wolną wolę. To ty decydujesz. Co z tym zrobisz? Czy skorzystam z potencjału, który mam w Bogu i wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, czy nie? I
I zobaczcie, to jest to, bo tu się wszystko skupia do jednego. Czy zastosujesz wiarę, czy niewiarę? Czy wierzysz, że jak otworzysz swoje usta, to nie będzie bełkot? Bo jesteś ustami Boga. Czy ty w to wierzysz? To jest informacja tylko. Ale czy ty w to wierzysz? Czy ty to w to wierzysz, że jak ty położysz rękę, to uzdrowisz? No wszystko, kochani, zobaczcie. Wybieramy. Wiara czy niewiara? I zobaczcie, co jest najważniejsza informacja. Gdy stosujesz wiarę, kortyzol opada. A chrześcijanie myślą, mogę żyć w niewierze, mogę się stresować. Mam Jezusa. No i co z tego, że masz Jezusa? Ty masz być w pełni dyspozycyjny, jak ten Chrystus. Właśnie, taki masz być. Jesteś trójjedynym człowiekiem i nie ma to, że sobie oddzielisz ciałko, oddzielisz sobie psychikę i w duchu będziesz. No nie będziesz. Bo twój duch, który jest kompletny i święty, wyraża się przez twoją psychikę, przez twój umysł, przez twoje emocje, opakowany w ciałko. I tak to się wyraża. A nie, że ty sobie nic z ciałkiem, nic z psychiczką nie robisz i ty jesteś Boży wojownik. Nie jesteś Boży wojownik. Jesteś zestresowany, zakompleksiony i tak dalej. A nie taki ma być człowiek użyteczny dla Królestwa. Nie wyeliminujesz elementów psychiki i ciała. Reakcja duchowa daje reakcję na psychosomatyczne. Psychosomatyka to jest psychika i nasze ciało. Zauważcie, jak choroby są, anoreksja czy bulimia. One są psychosomatyczne. One nie mają tylko podłoża ciała. One mają, psychika jest, bo co? Gruba jestem. Brzydka jestem. Nie papulka. Wszystko związane. Tak samo ty. Święty jestem. Mam wszystkie narzędzia. Bóg jest ze mną. Szwadron aniołów, albo nie, chyba się pomylę, jak powie, chyba kogoś nie uzdrowię i co będzie, kto o mnie co powie, a co cię interesuje, kto o ciebie coś powie, Bóg o tobie ma najlepsze zdanie i nigdy nie zmieni i to jest twoją siłą napędową, choćby wszyscy mieli złe zdanie o tobie, Bóg nigdy go nie zmieni. W najgorszym momencie twojego życia Bóg był zawsze z tobą. I zawsze jest, i zawsze ma dobre zdanie. Gdy grzeszyłeś najgorzej, On tam był z tobą. Mama. I widzicie, jak stosujesz wiarę, kortyzol spada. Stosujesz niewiarę, kortyzol zostaje w twoim, na tym samym poziomie, co był i niszczy twoją komórkę, tak jak powiedziałam. I zobaczcie, jak to jest. Kortyzol jest w naszym organizmie jak coś innego. Biała, zobaczcie, białe ciałka krwi są potrzebne. Dają nam odporność i jeszcze coś tam. Dużo rzeczy nam dają, ale kochani, podniesione białka niszczą i zabiją człowieka. I te same białka, które były bardzo dobre w organizmie, gdy jest ich za dużo, to umrzesz, bo będziesz miał białaczkę. I tak jest ze stresem. Tak jest z tym kortyzolem. Podwyższony to jest jak białaczka. Atakuje nasz organizm i powoli go zabija. Stres zabija ludzi łącznie z Kościołem, kochani. I zobaczcie, jest takie, na pewno czytaliście, zdarzyliście się sami. Jest dwoje ludzi, dam wam taki przykład. Nawróconych w tym samym pułapie zdrowej prawdy. Wszystko to samo, rozumiecie? To samo. I teraz modlisz się o uzdrowienie.
tych dwóch osób. Jeden z automatu jest uzdrowiony, a drugi nie jest uzdrowiony. Dlaczego się tak dzieje? Bo ten drugi może chodzić już od dawna w dużym pułapie stresu. I to będzie straszny bloker. I on to, no wiem, ja to wszystko wiem, ale ten kortyzol, który się już zagnieździł w jego komórkach, jest blokerem. A człowiek, który jest, nieraz widzicie takie, o toki, ale on żyje nie w stresie i on przyjmuje jak gąbka. Od razu nie ma tam blokerów żadnych. I zobaczcie, mówimy o pierwszej fazie. Alarm. I to jest bardzo ważne, co trzeba mieć w pierwszej fazie. Poznanie Boga i zaufanie Mu. Bo jeszcze wiesz o Bogu, wiem, a Bóg jest, ale musimy Mu ufać. A zaufanie automatycznie równa się wiara. Idziesz szukać pracy, jesteś bombardowany przez stres, że zobacz, teraz popatrz. A tu jest tak, a do tego tu się, tu tego nie umiesz, tu będziesz musiał porozmawiać z tym, w ogóle wejdziesz w nowe środowisko, wiecie jak to jest? I co ci da tylko odwagę i co ci, przez co pokonasz? Przez poznanie Boga, zaufanie i użycie wiary. Tylko przejdziesz przez to. I tak to jest, no bo to jest co? Bo kiedy się kortyzol podnosi? W nowej sytuacji. Nowe. Czytałam wam definicję, przeczytam jeszcze raz. Stres to reakcja przystosowawcza pomiędzy możliwościami człowieka, bo ty wiesz, jakie masz możliwości, a wymaganiami sytuacji. I teraz to samo możesz odnieść do nowych relacji, nowego biznesu i twoja reakcja na to. Nowa sytuacja, reakcja. Nowa sytuacja, reakcja. Jaka? Wiary czy niewiary? Użycia narzędzi czy nie? I wtedy co to robi? Macie coś takiego, że strach ma wielkie oczy i później czujecie co? Stres opadł, kortyzol opadł. Po prostu spadł ci kortyzol i jesteś znowu normalnie, funkcjonujesz. Ludzie nic z tymi latami nie robią z tym. I znowu pozostajesz, bo pierwsza faza, kochani, to jest zdrowa faza. Pozostajesz w zdrowej fazie. Kortyzol spadł, ty jesteś w zdrowej fazie alarmu. To jest to samo, jak strach nie przychodzi w lęk. Czy nie masz strachu? Towarzyszy ci. Ale nie przychodzi w lęk, bo w lęk to już wiecie. I teraz zobaczcie, faza alarmowa jest zdrowa, ale jest druga faza. Przystosowanie. Wiecie co? Jesteśmy mistrzami. Tak jak często tu mówię, że w wybieraniu pewnych rzeczy. To tak samo organizm uczy się żyć w podwyższonym poziomie kortyzoli i uczy się z nim żyć. Uczysz się żyć. Jak żyć w stresie? Jak żyć w dyskomforcie? Lecz przypominam, Jezus nie po to 2000 lat temu umarł na krzyżu, żebyś ty żył w dyskomforcie. On przyszedł, umarł za owce, aby owce żyły w obfitości, nie w dyskomforcie. To nie jest Boży zamysł. On ci nie powiedział, umarłem za ciebie, ale wiesz, będziesz musiał się przystosowywać cały czas. No nie. Jeżeli dzisiaj jesteś w takiej fazie, że już się nauczyłeś żyć ze stresem, musisz praktykować wiarę. Nie ma innego wyjścia. I ty wiesz, jak jesteś w tym drugim fazie, w tej drugiej fazie i zaczniesz praktykować wiarę, to co mówiłam, przyjdzie ulga. W momencie poczujesz się lekki. Musisz praktykować wiarę. Rozpocząć następne, gdy już jesteś w drugiej fazie. Rozpocząć odważne działania. Boisz się publicznych wystąpień? Wystąp. Boisz się skompromitować? Skompromituj się. I trzecia rzecz, którą musisz używać. Musi twój język
Twój język ma być, proklamacja na twoim języku ma być. Nie język niewiary, tylko masz wyznawać wiarę. Masz mieć język zmieniony, jeżeli już jesteś w przystosowawczej fazie. I jest trzecia, ta najgorsza. Wyczerpanie. Zasoby odpornościowe psychiczne, jak i fizyczne spadają, gdy w organizmie ciągle jest podwyższony kortyzol. Spadają. Zasoby twoje, psychiczne i fizyczne, one spadają, dlatego że to jest w twoich komórkach. To jest jak trucizna, która cię wyniszcza. Ludzie są stale wyczerpani. Są jak, wiecie jak? Jak stare baterie. Tak one działają. I mówisz, i mówią, mam Ducha Świętego, modlę się. Wierzę. No nie. Nie mów, że wierzysz. Bo jakbyś wierzył, nie byłbyś w takim stanie. Nie oszukuj samego siebie. Spokutuj. Nie oszukuj samego siebie. Lepiej spokutuj. Bo cię to zabije. Jest w fazie wyczerpania, jesteś wrakiem psychicznym. I w tym miejscu kluczową rolę odgrywa pokuta, uwielbienie i często, kochani, taką osobę trzeba już uzdrawiać. Bo tam już nastąpiły tak silne już zniszczenia, że no, trzeba odpowiedniej usługi duszpasterskiej udzielić takiemu człowiekowi. Są przeważnie w fazie wyczerpania ludzie są bardzo zademonieni. Dlaczego to mówię? Bo są ludzie różni tu przychodzić. I wiecie, i sami się zreflektujcie. I teraz zobaczcie. Jak się rozkłada stres? Gdy jest sytuacja trudna, kiedy on się rozłoży? Bo tu już powiedziałam wam, co trzeba zrobić, żeby on się nie rozłożył, ale gdy jest sytuacja trudna, na tą sytuację reagujemy lękiem. Stres żywi się lękiem. Toki myślowe, lękowe pobudzają stres. To jest tak, jakbyś odżywkę dał. Gdy nic nie zrobisz, już jak się rozkłada stres. Następuje, wiecie co następuje? Bardzo często u chrześcijan poczucie winy. Poczucie winy. Nie dałem rady. No bo to chodzi diabeł. I wiecie, przychodzi wtedy taki demonek ze zdwojoną siłą, ze zdwojoną, bo demonek pod tytułem poczucie winy to jest zdwojony demonek. Bo na poczuciu winy to bardzo dużo możemy może diabeł zbudować w tobie. Zobaczcie, co to robi. Przychodzi lęk. Lęk zostaje stymulowany przez demoniczną siłę lękową i następnie przychodzi silniejszy demon. O nazwie poczucie winy. I zobaczcie, dość, że nie pokonałeś przeszkody, to się cofasz jeszcze. Cofasz się w życiu w ogóle. Nie pokonałeś przeszkody, jeszcze się cofasz. To jest masowe, kochani. Dlaczego o tym mówię? Bo taka jest prawda. Bo taka jest prawda. Ale religia i humanizm bardzo to przykrywa. Jezusa mam! To dlaczego od poniedziałku do soboty po prostu masz kocią z balią? To dlaczego, jak masz Jezusa w niedzielę na nabożeństwie? No nie! Dlatego to jest takie bardzo ważne. Ignorują chrześcijanie to. Nie mówią, Jezusa mam! Oczywiście, że masz Jezusa, ale Jezus to mądrość. Jezus nas zostawił na tym świecie. Zostawił nas na tym świecie. I dał nam narzędzie do ręki, bo powiedział, no przecież będziecie
musieli się umieć poruszać w tym gnojowisku. Wiecie co? Dlaczego to w mojej główce tak tkwi? Jeżeli z tym nic nie robisz, czytałam Ludmiłę Plet książkę Przebudzenie zaczyna się ode mnie i oni po takim starej chyba oborze mieli mieć kościół i oni kopali ten gnój. Stali po kolana w gnoju i kopali ten gnój, wyrzucali, a Duch Święty do niego mówi: i tak będziesz pracował na duszy. Jeżeli nie będziesz wykopywał z tego gnoju, to gnój będzie się podnosił, dojdzie ci do nosa, ty się zaciągniesz i cię to zabije. Bardzo dawno tą książkę czytałam. Ze 25 lat temu. Kochani, to nie są żarty. Wiecie co? Gdy jesteś w tym poziomie rozkładu stresu, gdyby zbadali ci krew, to byś się przestraszył. Przestraszyłbyś się, co jest w twojej krwi. Widzicie nieraz chrześcijan, 20 lat są w Chrystusie i on mówi: ale ja nie wiem, jak żyć. Ja nie wiem, jak żyć. 20 lat z Bogiem jestem. Życie mi się wali. Dlaczego? No dlatego się życie wali. Poczucie winy to silny demon, ale on działa, gdy poddasz się stresowi. Jeżeli w takim stanie nie poddasz się i nie wyeliminujesz, to pójdziesz w patologię. Ta patologia będzie cię zabijała. I zobaczcie, teraz naukowcy wyodrębnili jednostkę stresową. I to jest pojedynczy impuls na jakąś nową sytuację. To jest takie pum, uderzenie. Jakaś myśl, jakaś nowa sytuacja, jakieś zdarzenie pum, następuje. To jest nazwana pojedyncza jednostka stresowa. I wtedy to jest jedno uderzenie, jakby jedno podbicie kortyzolu. Takie pum, i podbija ci się. Jest to jedna informacja, jedno zdarzenie, jedna myśl. I teraz zobaczcie, to teraz dla ciekawostki, żebyście... Dlaczego wam to mówię? Teraz podam wam takie normy medyczne, żebyście zobaczyli, co się dzieje w organizmie człowieka. Że to nie są żarty. Jeżeli człowiek przyjmie od 150 do 190 takich jednostek informacji, zdarzeń, i tego nie wyeliminuje, to 37% prawdopodobieństwa, że w przeciągu 2 lat albo zachoruje fizycznie, albo psychicznie, jest 37%. 150 do 190. Następnie. Między 200 a 300 tych jednostek uderzeniowych, gdy dostajesz i nic z tym nie zrobisz, to jest już 50% pół na pół, czy znowu w tym czasie ta sama historia. Ale ponad 300 jednostek to już jest 80%. Kochani, to się wymyka spod kontroli wtedy. Zaczynasz być jak taka marionetka na sznurku. Ukręciłeś sobie sam bat na siebie. Sam bat i sznureczki są pociągane. I zobaczcie, podam wam dla wiadomości taką ciekawostkę. Zwyczajny zabieg dentystyczny to jest 47 uderzeń. Problemy seksualne to jest 57 jednostek uderzeniowych stresowych. Śmierć dziecka jest 96. Bliskich osób, ja myślę, matki. Z dzieckiem chyba jest się bardziej związany, mi się tak wydaje. No ale śmierć. Śmierć jest dużą dawką uderzeniową. Jest bardzo dużą dawką uderzeniową. I zobaczcie, jeżeli przez jeden miesiąc zostanie to w twoim... Jeden miesiąc. A wiecie, jak nieraz ludzie w żałobie chodzą długo? I są wrakami.
to zostanie to skutki 96 jednostek uderzeniowych, zostawisz sobie w miesiąc, zrobi to na ciebie nieodwracalne skutki. Nieodwracalne skutki. I zobaczcie, jeżeli zostawisz stres, kręcisz na siebie bat, ale system demoniczny, uwaga, nie przychodzi wcześniej. Najpierw jest stres, dopiero przychodzą zastępy demoniczne i system demoniczny. Nie tak, o to diabeł. Nie, diabeł już przychodzi do tego dopiero, przychodzi pożerać sobie. Potem przychodzi. Kochani, dzieci, już dzieci są w dużym stanie stresu, stresogennym. Polecam, każdy, kto jest rodzicem albo będzie, ja to oglądałam 2 lata temu, ale widzę, że jest na Netflixie, 7 uczuć, polski film. Bardzo polecam. Tam jest właśnie o uczuciach i co to się robi. I teraz... Ku końcowi chcę wam coś powiedzieć. Kościół zestresowany to kościół wyeliminowany ze zjawiska szerzenia królestwa, nie mówiąc o życiu codziennym. To tyle, kochani. Następnym razem powiem wam, jak się pozbyć stresu. Na razie wam zrobiłam obraz, że to nie jest takie nic. Już świat wie, że to jest coś grubego. A chrześcijanin przykrywa sobie nieraz namaszczeniem, darami. Nic to nie da. Nic to nie da. Bo dary i namaszczenie, ty położysz rękę i uzdrowisz, ale sam jesteś wrakiem. A przecież nie o to chodzi. Dobrze, kochani, to na tyle. Amen. Amen.